Winny Live, nasz naczelny szoter. Cześć, cześć, żonka. Wy zmieniacie te niki za j***e, a potem ja się zastanawiam, kto jest kto. I potem ludzie mają do mnie pretensje, że ja ich nie rozpoznaję. Pamiętasz mnie? I się pytają, pamiętasz mnie? Skąd mam cię, bracie, pamiętać? Proszę o baczność. Ania, ośni! Niech wam uszy krwawią. Słodziaki, łodziaki. Wieczór, hymnu nie było, ale hymn będzie. Uwaga, 3, 2, 1. Zatkajcie uszy albo śpiewajcie razem ze mną. Ten dzień, gdy wstąpiłeś do parafii mej. Czy naprawdę tyle ludzi jest złych? Czy naprawdę YouTube musi być patologiczny? Czy to tylko wychowanie w rodzinie? Czy myślicie, że środowisko młodych ludzi nie oddziałuje na nich? Nie pamiętacie tego, jak wchodzicie w nowe środowisko i co? Chcecie być odmieńcami? Kto pali papierosa? Wszyscy? Oprócz ciebie? Jesteś odmieńcem. Nie napijesz się z nami? No co ty, ej? Dlaczego się nie napijesz z nami? Co ty, jesteś inny od nas? Dawaj, pij. Słyszeliście to nie raz, nie dwa. I się też dostosowaliście do danej sytuacji. I to jest złe. Odmieńcem być trudno w naszym polskim społeczeństwie. Jak cię poproszę, to już sobie przyszykuj nutkę. Na przykład wykonawca, tak, i tytuł nutki, jak cię poproszę, wiesz? To jest coś takiego, gdzie ludzie faktycznie sobie wysyłają w konkursie. Czasami te konkursy faktycznie wyglądają zupełnie w inny deseń, że ktoś daje donate'a i konkurs dla całego czatu i tak dalej. Powiem szczerze, wczoraj wywaliłem trochę zupy, wywaliłem trochę. Nie mogłem tej zupy zjeść. Wywaliłem trochę, zmarnowałem jedzenia. Trochę wywaliłem brokułów. Co to są brokuły? Takie niedojrzałe kalafiory. Które śmierdzą. O nie, to ja ich nie chcę jeść. Podziękuj mamy. Za dużo wziąłem do rodziny. Oni się patrzyli na mnie jak na upośledzonego, jak wyciągałem te jedzenie z tych kubełków moich. Po prostu patrzyli się. Nie, przyjeżdża z własnym jedzeniem i tak dalej. Zboczeńcu, ja wiem, że ty tutaj jesteś. Ja widzę, że ucichłeś coś, zboczeńcu internetowy. Ludesy wysyła. Jeszcze się okaże, że ich tu będzie więcej. No, ja myślę, że jest. Mam nadzieję, że to nie pan już do nikogo nie wyśle zdjęć. Tak jest, jest na czacie. Osoba w średnim wieku wysyła naprawdę zdjęcia. Kurde, ja po prostu... Mi się nie chciało wierzyć, że ta osoba wysyła zdjęcia. Poprosiłem jedną z parafianek, żeby mi wysłała. Ja mówię, pokaż zdjęcie jego kutafona i tak dalej, i tak dalej. Bo bardzo dużo ludzi mnie informuje o różnych sprawach, które się dzieją na polskim YouTubie i na różnych streamach, i ja o tym wiem. Chociaż nie proszę ich o to. Ona sama do mnie napisała. Zboczeńcu, masz szansę przyznania się. Jeżeli wysłałeś zdjęcia do parafianek, przyznaj się. Napisz jedynkę na czacie. Ja wiem, że się uśmiecham, ale ja wiem, że to jest poważna sytuacja, ale nie mogę się opanować, no. Przepraszam za mój głupi uśmiech. Jedynka na czacie, zboczeńcu, przyznaj się. No przyznaj się, miej honor, no kuta potrafisz wysyłać, a się nie potrafisz przyznać? Ja byłem w szoku, nie mogę wam powiedzieć kto, ale nie wysyłaj już, chłopie, zdjęć nikomu, uwierz mi, nikomu. Bo stary, bo się dowiem, gdzie ty mieszkasz, no i cię odwiedzę. Odwiedzę cię, zapukam cię, będziesz spalony na polskim YouTubie, chłopie.
Nie pokażesz się na żadnym czacie nigdzie, nigdzie kompletnie. A twoje środowisko się dowie, że jesteś zboczeńcem. I to tak patologicznym, i tak się ukrywasz, chłopie, że normalnie ja tej babce w ogóle nie wierzyłem, ty. No po prostu nie wierzyłem, że to możesz być ty. Zamaskowany jesteś naprawdę bardzo dobrze, wiesz? Bardzo dobrze się maskujesz. Ja jeszcze mógłbym to zrozumieć, że wysyła się zdjęcie dziewczynie, nie? Ona jemu, bo ona ma cycki, nie? On tam ma klatę zbudowaną i tak dalej. Ale stary, chłopie, to nie jest winny life. To nie jest Marek TR. I nie żartuję. Kurde, nie mogę się opanować, ale naprawdę, ja tu nie żartuję. Wysyła facet zdjęcia gołe innym dziewczynom. Nie zdradzę, nie powiem wam, kto to jest, ale to nie jest historia zmyślona. Ja tu nie mam zmyślonych historii, uwierzcie mi. Każda historia, która jest w trudnych sprawach, te historie są autentyczne. Zmieniamy osoby, czasami zmieniamy miejsca i tak dalej, żebyście się nie domyślili, że to te osoby, ale naprawdę mamy zboczeńca na czacie. Mamy, ale takich rzeczy się nie robi, chłopie. Zapamiętaj sobie, nie wysyła się zdjęć do obcych dziewczyn, stary. Nie wysyła się. To jest osoba znana wam, bardzo dobrze wam znana wszystkim. Jest na czacie. Kurde, jest 78 osób i jedna jest zboczona, ale maksymalnie. Ale nie wysyłajcie zdjęć swoich nago nikomu. To jak, przyznajesz się? Mniej stary jaja i przyznaj się, że to jesteś ty. Że wysyłasz zdjęcia do moich parafianek. Mniej jaja i przyznaj się, że to jesteś ty. Masz na tyle jaja, że wysyłasz takie zdjęcie do parafianek? I to najzabawniejsze do zajętych parafianek? Ale ona ciebie nie prosiła o takie zdjęcia kompletnie. Dobra, już was nie gnębię, ale zboczeńcu, jeszcze raz tobie powtarzam, nie wysyłaj zdjęć do innych kobiet i to jeszcze do pozajmowanych, bo one nie proszą, żebyś wysyłał zdjęcia. I teraz sobie tak ktoś myśli, ty, ale to ja wysłałem do tej. Drugi myśli, no kurde, ja też wysłałem do tej. Zboczeńcu, jeszcze raz wyślesz zdjęcia swojego gołego kuta chłopie, to dostaniesz bana i cię znajdę. Nie możesz wysyłać zdjęć nago, chłopie, do nikogo, tym bardziej do parafianek. Zrozum to, chłopie, mówię do ciebie. Ty wiesz, że mówię do ciebie. No. To nie jest śmieszne. Widziałem twojego węża, chłopie. I wiem, że to jesteś ty. I jesteś tutaj co live'a, rozumiesz? Nie wysyłaj takich zdjęć do dziewczyn. Naprawdę. Ja nigdy bym nie przypuszczał, że ty możesz wysyłać takie zdjęcia. Ty. A jesteś tutaj na czacie. Co ci to daje, zboczeńcu? Co, że wyślesz zdjęcia do tej osoby? Zaczepiasz tutaj wiele dziewczyn, zboczeńcu. Przykład życia. Będziesz sobie szedł normalną taką dróżką, parkiem i trochę popijesz. Będziesz wracał właśnie z tej imprezy, tym parkiem i będziesz miał taki wstępny zawał. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Siądziesz sobie na ławce, potem stoczysz się z tej ławki na dół. Ty myślisz, że dużo jest ludzi?
że cię podniesie? Ktoś podejdzie do ciebie, będzie czuł alkohol, a ty będziesz właśnie w tym momencie umierał. A gdzieś tam na drugim końcu świata będzie płonęła katedra. Ktoś będzie myślał, o, płonie sobie katedra. O, tu jakiś pijaczek sobie leży. Kur, zachlał się. A ty w tym momencie dostaniesz właśnie ten zawał i będziesz umierał. A on będzie myślał o katedrze, że płonie. Będzie miał ciebie w dupie. A tak nie powinno być. Powinniśmy podejść do każdego leżącego i się nawet spytać, czy wszystko w porządku. Nie, już tak nie jest. Kiedyś jeszcze tak było, a teraz omijamy takich ludzi kompletnie. Bo ważniejsza co? Katedra jest? Coraz większa znieczulica. Ja wam powiem tak. Latem zrobimy projekt. Może jak winny live do mnie przyjedzie. Będę cię prosił, ja się ubiorę jak jakiś pospolity żul. Obleję się wodą i położę się na ławce. Zobaczymy, ile ludzi mi pomoże. Co wy na to?